Zostało tylko echo. Ciebie już tu nie ma, nie zmienimy już nic. Zostało tylko echo. Stoję i zaciskam swe pierwsze. Zostało tylko echo. Na pewno nie odpuszczamy tych zawodów, płacą. Jest mi ciężko naprawdę, walczę sam jestem i sam to wszystko pilnuję, nie mam osobiście pomocy, która by mi pomogła, tak dobrze, bo organizacji i... Ustami, wiesz, mnie zatyka, tracę głos, jak tłapiący gardło but, los, wspomnij mroczna moc. Gdzie dziś marzenia nasze są? Bizny po sęściu, oko zrosło mgło. Mamy bezwieczny wieczór, ciszę krzyczę szeptem, którego nikt nie umie słyszeć. Uciec od tego i nie wrócić, kłopoty, zamknąć oczy, zniknąć w nocy. Uśmiech przez łzy, to nic nie zmieni. Niczego nie da się naprawić, wyjaśnić, wymienić. Naszych problemów nie rozwiąże już telefon. Kolejny raz w ścianę uderza pięścią. Chociaż nie jestem winny, tępy pół zapijmy. Tak bardzo czuję. Coś musimy zrobić, żeby na wyjazdzie nie wygrywać. Ten sprawy z Żółtym Furmańskim na czwartym polu startowym Damian Waliński. Został oczy na starcie. Prowadzi Nicky Pedersen. Słabo także Damian Waliński w tym pierwszym wirażu. 4-2 dla Żydka Rzetu. Furmański odważnie, szeroko szarżuje po zewnętrznej. A przy krawężniku kontroluje rywalizację Hiszpańskiego i Nicky Pedersena. Duńczyk ma zdecydowaną przewagę. Furmański jest na drugim miejscu. No i przed ligami nominowanymi znów może być nieciekawa sytuacja. Unia co prawda prowadzi w meczu, ale różnica wynosić będzie tylko 2 punkty. Po czyje wyrzut? Sam nie wiem, po prostu ci mechaniki się zmieniają jak skarpetki. Po prostu nie mogę powiedzieć. Po prostu, no nie wiem, od jakiegoś mechanika. Zapamięty w gardło, martwy język, cisza. Obraz stoi przed oczami, nie oddychasz. Ciebie już tu nie ma, nie zmienimy już nic. Zostało tylko chwilę zdołowany jest przed wszystkim, bo mam prawie silniki. Stoję i zaciskam swe pierwsi do drzwi. Robimy wszystko, no... Myślę, że nie będzie. Jedynie mecz, sam o tym się zamówiłem silnikowi. Od Fleminga może to będzie boi. I zrehabilitujemy się. To jest ta recepta na ten dół? Myślę, że to będzie ta recepta, bo ponieważ mechanik Fleming się też tym przejął i z dyspozycją Kurmańka, że tak słabo to wszystko wychodzi i myślę, że nie zrobi odpowiedni sprzęt. Ja nie pamiętam takiego meczu, w którym Rafał Gołoński nie wyprzedził choćby jednego z po 14. Wszyscy spekulowaliśmy z Zielonej Góry, że uda nam się z panem Andrzejem przywieźć 5-1. Chyba przede wszystkim startu. No na pewno troszeczkę zostaliśmy na starcie. Z czwartego pola i drugiego tak akurat nie pociągło jak należy. No i trochę ostro, bo w tym 14 biegu walczyłem z jednym i drugim zawodnikiem. Trochę jechali nie fair, ale to jest taki sport, gdzie jedzie się ostro i po prostu przegraliśmy to na 5-1 i szkoda. Czy jeżeli chodzi o sprzęt, to już jest to, o czym marzysz, to jest to, co byś chciał, czy jeszcze trzeba odrobinę popracować? Już jest koniec, nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Nie ma już nic. Nie ma już nic.